10 najlepszych bramek, czyli siła indywidualności. O strzeleniu takiej bramki marzy każdy piłkarz. Trzeba pokonać obrońców, budować napięcie i wygrać z czasem. Jeśli spudłujesz, zostaniesz nazwany sopkiem, ale jeśli trafisz, staniesz się bohaterem. Wniosek jest prosty. Nie pudłuj. Trzeba być wyjątkowym piłkarzem, aby wykonać skuteczny strzał podczas największych rozgrywek. Chęć podania do kolegi z drużyny, lęk przed porażką, fatalny spadek pewności siebie w najważniejszym momencie. Wszystko to zwiększa napięcie. Bramki po solowych rajdach to jedne z największych momentów w historii mistrzostw świata. Jest wiele odmian tego fantastycznego motywu. Może to być slalom zakończony strzałem? Niezwykły talent lub fantastyczna technika. Indywidualne, bramkowe akcje mają jednak ze sobą coś wspólnego, budzą okrzyk zachwytu. Podczas ostatnich mistrzostw świata w 2002 roku padło 161 bramek. Żadna z nich nie była jednak tak dobra, aby zakwalifikować się do najlepszej dziesiątki, a o takich tutaj mówimy. Osiem z 10 goli wszechczasów wybranych przez fanów futbolu na stronie internetowej FIFA World Cup to solówki. Tego typu bramki pozostają w pamięci długo po tym, jak opadną turniejowe emocje. Oto najlepsze z najlepszych. Smacznego.